Kiedyś robiliśmy test, czy płukanka wpływa na lepkość oleju. Tym razem mam trochę egzotyczny, szwajcarski olej Midland. Na razie zrobione 6000 km, głównie miasto i krótkie dystanse plus temperatury zimowe. Pytanie, czy w tym oleju faktycznie jest paliwo, a lepkość oleju jest odporna na to zanieczyszczenie, czy sygnał ten jest związany z inną substancją? Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mercedes E-klasa W212, rok produkcji 2011. Silnik 3.0 diesel, oznaczenie OM642, 271 koni mechanicznych, bez filtra cząstek stałych, 321 tysięcy km przebiegu. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Ten samochód pojawił się już raz na kanale R2D w odcinku numer 44. Sprawdzana była wtedy jakość oleju po bardzo niewielkim przebiegu, mianowicie po 610 km. Inicjatorem tego eksperymentu jest Zbigniew. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Zbigniew skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. Na początku dziękuję za chęć osłodzenia prowadzonych eksperymentów. W środku poza smakołykami znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta za chwilę. Do samochodu zalany został olej Midland Crypto 3 w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 6000 km, 90% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km, olej eksploatowany przez 3 miesiące, brak dolewek. W ramach dodatkowych informacji Zbigniew napisał tak: przesyłam szwajcarski olej, głównie ciekawi mnie, czy olej jest wart wysokiej ceny. Kiedyś robiliśmy test, czy płukanka wpływa na lepkość oleju. Tym razem mam trochę egzotyczny, szwajcarski olej Midland. Na razie zrobione 6000 km, głównie miasto i krótkie dystanse plus temperatury zimowe. 6000 km tego oleju odpowiada 151 godzinom pracy w silniku. Średnia prędkość z tego okresu to 39 km na godzinę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 65,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta. Otrzymujemy wysoką zgodność wyników. Wszystko gra w tym obszarze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 63,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 181, a to oznacza, że z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja jest bardzo dobra. W wyższej temperaturze odnotowujemy praktycznie zerową zmianę lepkości, bardzo dobry wynik. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Checkup, ale również o liczne inne bibuły, które ostatnio pojawiły się w laboratorium R2D. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Bazujemy głównie na teście od MCU i tutaj w mojej opinii wyniki również bardzo dobre. Przypominam, że olej pracował w dieslu, zawartość sadz oraz inne zanieczyszczenia stałe w normie, poziomy umiarkowane. Ogólna kondycja oleju bardzo dobra. Do odnotowania są delikatne poszarpania na krawędzi strefy rozpraszania. Pod znakiem zapytania jest ten przezroczysty krąg zewnętrzny. To może być potwierdzenie wciąż wysokiej świeżości oleju, bądź też sygnał paliwa, ewentualnie jakiegoś dodatku typu płukanka w oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni otrzymano następujące wyniki. Nie wchodząc w szczegóły, otrzymano bardzo dobre wyniki, kilka wartości jest w przedziale ostrzegawczym, adekwatnym do przejechanych kilometrów. Sytuacja z sadzą jest pod kontrolą, to są poziomy z dolnego zakresu, analizując wynik przez pryzmat pozostałych diesli z kanału R2D. Jest w zasadzie jeden sygnał, który jest niepokojący i powinien zachęcać do dokładniejszej analizy, mianowicie obszar na widmie powiązany z rozcieńczeniem paliwa. Tutaj podobnie jak w odcinku numer 44 wychodzi dość mocny sygnał, mniejszy mimo wszystko niż w poprzednim etapie, zatem obserwujemy tendencję spadkową. Pytanie, czy w tym oleju faktycznie jest paliwo, a lepkość oleju jest odporna na to zanieczyszczenie, czy sygnał ten jest związany z inną substancją, na przykład zastosowaną płukanką. Podsumowując, otrzymano wyniki z kategorii bardzo dobrych. Kolejny punkt kontrolny proponuję zrobić po 10 tysiącach kilometrów. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!